Witamy Państwa w Boże Narodzenie. O co właściwie nam chodzi? Takie pytanie zadaje na swojej stronie internetowej ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. No właśnie nasz gość. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Boże Narodzenie to jest początek roku liturgicznego. Adwent jest początkiem na porządku, ale no, Chrystus, żeby umrzeć na krzyżu, zmartwychwstać, musiał się najpierw urodzić. Skąd wiemy, kiedy się konkretnie urodził i czy ten 25 grudnia ma związek z jakimiś historycznymi danymi, czy też jest to tak, jak mówią ateiści, no po prostu powiązanie do przesilenia zimowego, do sytuacji, w której dzień staje się dłuższy, bo Ziemia przeszła odpowiedni zwrotnik. No, z Panem Jezusem to jest o tyle ciekawe, że to jest chyba jedyny ktoś, kto się urodził przed swoim narodzeniem. Dzisiaj historycy mówią, że Jezus się mógł urodzić w 6-7 roku przed narodzeniem Chrystusa, więc to tak fajnie brzmi. Więc jeśli chodzi o kwestię oczywiście datacji roku, no to tutaj mamy błąd, który wynikał w średniowieczu w obliczeniach, więc raczej domyślamy się, że może 6-7 rok. Wiemy, że urodził się za czasów Heroda Wielkiego, który zmarł w 4 roku przed Chrystusem, czyli przed naszą erą, więc tu, jeśli chodzi o datację, jest dosyć, to można powiedzieć, takie konkretne, 6-7 rok przed naszą erą. Natomiast jeżeli chodzi o dzień, no to trudno nam powiedzieć, po prostu nie mamy żadnych danych w Ewangelii, ani w innych po prostu świadectwach starożytnych, żebyśmy mogli powiedzieć, czy to było w maju, czy to było w czerwcu, czy to było w Boże Narodzenie. Powiązanie oczywiście mogło być świadome, mogło być nieświadome, jeśli chodzi o Bożego Narodzenia z Dniem Słońca, chociaż byśmy powiedzieli, to już jest późniejsze czasy. Natomiast symbolika jest mocna, bo wiadomo, że w Nowym Testamencie czy w chrześcijaństwie Chrystus jest interpretowany czy widziany jako światłość świata. Sam o sobie powiedział, ja jestem światłością świata. Więc w tym sensie jest to taki dobry dzień. 25 grudnia byśmy powiedzieli dobry dzień, kiedy tego dnia przybywa coraz więcej. Jest jakimś takim namacalnym znakiem, że kiedy on przychodzi, to rzeczywiście tego światła będzie więcej. Więc czy intencjonalnie było to jakby zastąpienie? No nie da się zastąpić, można powiedzieć, siłą jakiegoś święta pogańskiego. Natomiast czy wykorzystanie symboli? Na pewno, ale byśmy powiedzieli bardziej starotestamentalnych, czy bardziej ewangelicznych, które mówią o tym, że Jezus jest światłością świata. Jezus jest światłością świata. Tych symboli wokół Bożego Narodzenia jest wiele, bardzo skromne. Początki to też jest niezwykle ważne, a w tradycji żydowskiej fakt urodzenia się w Betlejem. Bardzo skromne początki, w tym sensie, że z punktu naszego widzenia mówimy, no mu powinien się urodzić w Nazarecie, wiadomo, byłoby lepiej wśród rodziny, tu ucieczka raczej do Betlejem w czasie spisu, potem trudno znaleźć miejsce na urodzenie, wiele ludzi, więc no, czy to była, czy żłób, czy jakaś grota podziemna, no generalnie rzecz biorąc, wiadomo, że wtedy też nie rodzono w takich warunkach, jak dzisiaj rodzimy, natomiast z punktu widzenia Ewangelii to jest absolutnie, i Nazaret jest małą mieściną, i rodzina Józefa i Maryi nie jest jakąś wielką królewską czy znaną rodziną, więc byśmy powiedzieli, że to, co skromne, czy to, co biedne, to, co takie małe, przydaje na świat niesamowity skarb, co też takim jest dla nas bardzo dużym symbolem, żeby wszyscy ludzie, którzy żyją nieraz w biedzie, czy w ubóstwie, czy są w takich warunkach, które są może takie jak w Betlejem, żeby nie myśleli, że ich życie jest przegrane. Ale dla Żydów Betlejem judzkie ma specjalne znaczenie. Tak, to ma znaczenie choćby z tego względu, że z Betlejem pochodziła Rut, która jest prababcią króla Dawida. Dawid, symbol najlepszego króla, władcy. Potem zapowiedziany Mesjasz, który ma się narodzić w Betlejem, czy z rodu Dawida, u Michała. Przecież nawet męscy, jak przybywają do Jerozolimy i chcą znaleźć, gdzie się narodził ten, gdzie jest to nowonarodzone dziecię, to słyszą od kapłanów żydowskich, że w Betlejem, bo tak przypowiedział prorok Michał, więc w tym sensie symbol jest bardzo mocny, to znaczy mówi o tym, że ten, który się narodził, no wypowiada, wypełnia zapowiedzi starotestamentalnego proroctwa. Stąd potem anioł objawia się pasterzom w Betlejem i mówi, dzisiaj w mieście Dawida narodził się dla was Mesjasz, Pan, Zbawiciel, więc jest to absolutnie takie wypełnienie Starego Testamentu i znak, że ten, który się narodził, będzie Mesjaszem. I w Ewangeliach czytamy bardzo wiele takich odniesień do religii żydowskiej, z których wynika, że
przyjście Chrystusa, że jego nauka, że to, co mówi, to, co robi, to jest literalne wypełnienie zapowiedzi proroków. No, tak to rozumieli sami Żydzi. Przecież Ewangelię Mateusza, czy Marka, czy Łukasza, czy Jana pisali Żydzi. Tego przecież nie pisali poganie, pisali Żydzi, którzy uwierzyli w Chrystusa, którzy w Jezusie odkryli Mesjasza, którzy z Nim żyli, którzy widzieli, jak zmarł, potem zmartwychwstał, wstąpił do nieba. Kiedy oni czytali po prostu pisma Starego Testamentu, to zaczęli widzieć, że to się jakoś poukłada. Jak to świetnie jest u Łukasza zapisane, że Chrystus w drodze do Emaus oświecił ich umysły, żeby rozumieli pisma. I rzeczywiście, jak się porówna te zapowiedzi Starego Testamentu, to mówimy, że no to trzyma się jakoś jedno drugiego, że to się jakoś wypełnia w Chrystusie. I to bardzo wiele tych proroków, stąd my chrześcijanie wierzymy w to, że to, co zapowiadał Stary Testament o nadejściu Mesjasza, nadejściu jakiejś wybitnej postaci, to się spełniło w Jezusie Chrystusie i tego nie wymyślamy jako Kościół, można powiedzieć, tylko dziedziczymy to głębokie przekonanie od pierwszych apostołów, przecież od Żydów również. 2000 lat temu Żydzi żyli pod okupacją Cesarstwa Rzymskiego. No, była prowincja, byli królowie z dynastii żydowskiej, więc to jarzmo niewoli nie było takie ciężkie, no ale jednak cały czas po Jerozolimie chodzili rzymscy żołnierze z całego ówczesnego świata zebrani. My dzisiaj, 2023 lata później, również odnajdujemy w tych słowach, w czynach Chrystusa zbawcze potwierdzenia Jego roli, ale dla nas jest to jakoś trudniejsze. Jakoś wydaje się, że ciężej jest dotrzeć do tej istoty życia, działalności Jezusa Chrystusa. Tak i nie. No, z jednej strony jest trudniejsze, bo przecież kiedy oni żyli w takiej atmosferze i w oczytaniu się ze Starym Testamentem, no to łatwiej im było pewne rzeczy, pewne zapowiedzi przyjąć, w nie uwierzyć. My troszeczkę w innej kulturze żyjemy, ale z drugiej strony mamy to niesamowite już bogactwo, czy można powiedzieć pomoc przez te 2000 lat chrześcijaństwa, która pokazuje, że to nie chodziło o to, żeby przyszedł Zbawiciel i wyzwolił nas od Cesarstwa Rzymskiego i teraz już będzie wspaniały naród żydowski, że tu chodzi przede wszystkim o takiego rodzaju Zbawiciela, który nas wyzwoli przede wszystkim od lęku, od grzechu, który sprawi, że bez względu na to, jaka będzie władza i kto będzie panował, to my będziemy wiedzieli, że jeśli się będziemy trzymać z Panem Bogiem, to nigdy nie przegramy. I przecież dla nas Polaków takim bardzo wielkim znakiem jest Maksymilian Kolbe, który przecież w Oświęcimiu pokazuje, kto jest jego Panem, kto jest Zbawicielem, kto jest Mesjaszem. Warunki zewnętrzne wydają się dosyć trudne, byśmy powiedzieli fatalne, ale jednak on zachowuje się tak, jak trzeba, no bo właśnie uwierzył w tego, który jest Zbawicielem, bo do niego przylgnął. Więc w tym sensie jest może trudniej, ale z drugiej strony łatwiej, bo już wiemy, że nie mamy się spodziewać jakiegoś politycznego mesjaństwa albo królestwa, które będzie idealne, bo wiemy, że ludzie nie stworzą takiego państwa na ziemi, ale spodziewamy się, wiedząc, że jest Bóg, spodziewamy się takiej relacji z Bogiem i takiej bliskości z Bogiem, która da nam wolność, da nam pokój serca. No, w naszej narodowej tradycji mamy też zwyczaje obchodzenia Wigilii, które no, żywcem wywodzą się z XVII wieku, czyli tego momentu, kiedy Polska była od morza do morza i wydawało się, że będzie potężna. Które z tych zwyczajów, zdaniem księdza, są takie najbardziej chrześcijańskie, najbardziej dające nam nadzieję na przyszłość? No, dla mnie osobiście to jest opłatek. To jest opłatek, to znaczy z jednej strony dzielisz się czymś, co jest absolutnie proste do zrobienia, do czego nie wymaga wiele pieniędzy, ani można powiedzieć czasu. To dzielenie się jest absolutnie takim wyrazem życzliwości. Nawet mamy w polskiej tradycji, że nawet zwierzęta mówią ludzkim głosem, a co dopiero ludzie. A z drugiej strony ten opłatek bardzo przypomina hostię, czyli Bóg stał się bardzo bliski człowieka. Jest bardzo bliski, tak jak małe dzieci. Jest bliski po prostu jak chleb, i żebyśmy się tego Boga nie bali, ale go przyjęli tak jak święta i rodzina, i wtedy z tego narodzi się coś więcej. Wtedy tak jak święta rodzina wychowuje Jezusa, karmi go, żyje z nim i on staje się potem publicznym nauczycielem Ewangelii, tak my przyjmując to, co proste, zwyczajne, przyjmując tą życzliwość, no stajemy się wielcy. Więc w tym sensie dla mnie osobiście to na pewno dzielenie się opłatkiem. Jeszcze kiedyś było tak, że
Pierwsze dzielenie było w domu, to znaczy najpierw dzieliło się opłatkiem w domu rodzinnym, a dopiero potem wychodziło się, czy to po Wigilii, czy przed pasterką, dzieliło się z innymi ludźmi. Nie było absolutnie możliwości, żeby podzielić się opłatkiem przed Wigilią rodzinną. No dzisiaj, stety czy niestety, czy to w miejscach pracy, czy nawet w parafiach, czy diecezjach, no nieraz antycypujemy to dzielenie się opłatkiem, ale ten piękny zwyczaj, że zacznijmy po prostu od miłości w naszym domu i tę miłość przenieśmy do innych, jest absolutnie taki przepięknie chrześcijański. To ma też szersze znaczenie, bo żyjemy w kulturze zanurzeni w mediach. Te media no niekoniecznie są robione przez chrześcijan, niekoniecznie są robione po to, żeby pomóc nam przeżywać święta. No nie wiem, słyszymy, że karpie cierpią na bazarze, albo że ceny są bardzo wysokie czegoś tam i może nie kupujmy aż tyle. Tymczasem, że trzeba się spotkać, takie są na stronach różnych popularnych poradniki, jak przetrwać spotkanie rodzinne. No, a tu wychodzi na to, że tą rodzinę musimy cały czas budować świadomie. No, wiadomo, że jak kultura pomaga, to jest troszkę łatwiej. Pamiętamy, jak Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski, jak z 10 milionów było obecnych na tych mszach świętych, no to miałeś poczucie, że cała Polska jest jedna i jakoś łatwiej było w tym uczestniczyć. Ale z drugiej strony, no nie łudźmy się. Prowadziłem rekolekcje na przykład w Oslo w tym roku, w Norwegii jest 3% katolików i naprawdę dobrze się w tych wspólnotach człowiek czuje. Mieszkałem w Jerozolimie przez 3 lata, gdzie chrześcijan jest jeszcze mniej i naprawdę można być wierzącym i można się skupić na tym, co po prostu dobrego robimy. Trochę jak, nieraz żartuję, jak pracownicy operetki, którzy skupiają się dobrze na swojej robocie, a nie zastanawiają się, że disco polo zalewa po prostu rynek. Więc tak samo tutaj skupić się na tym, co istotne w święta i skupić się na swojej rodzinie. Mi się wydaje, że chyba to jest najważniejsze wyzwanie. Nawet nie tyle mass media, czy nie tyle to, co idzie gdzieś tam ze świata, ale bardziej, żeby to spotkanie rodzinne no, było spotkaniem naprawdę takiej miłości, braterstwa, a żeby te problemy polityczne, społeczne jakby no, nie wdarły się do naszego stołu, gdzie zamiast skoncentrować się na Bogu, na miłości, na wybaczeniu, to będziemy po prostu uprawiać przy stole politykę. No tak, to jak najbardziej, uchowaj Boże. Ale czy to nie jest tak, że przez te ostatnie kilkanaście lat dorośli Polacy troszkę wydelegowali, czyli stwierdzili, że kwestia uczenia, edukacji, kształtowania ich dzieci to szkoła, może jakiś sport, może jakieś języki, tak internet, niech te dzieci uczy, a przez to no, budzimy się z ręką w nocniku ze społeczeństwem, które no, nie wie, co jest do czego, dlaczego 12 potraw, a po co to siano, a po co ten pusty talerz, no bo tak się stawia, nie? I może to jest też taka szansa, te zmiany, które teraz zachodzą, żeby wrócić do takich dobrych tradycji rodzinnego przekazywania wiary, rodzinnego przekazywania kultury. No, bez wątpienia, bez rodziny, bez takiego tradycji przekazywania, no to się nie da za bardzo, więc można powiedzieć, to jest podstawa. Ale myślę, że to nie jest bardzo trudno nam o taką uproszczoną diagnozę czy generalizację, bo zawsze... No ale jestem dziennikarzem, ja muszę upraszczać i generalizować, proszę księdza. Oczywiście. No to, taka no praca. To pójdę po stronie pana redaktora i powiem, że no to może ja bym powiedział nie tyle zwalanie na szkołę czy na inny, tylko trochę taka bezradność. No, rodzice są bardzo często zapracowani. Bardzo często ta młodzież czy dzieci no, siedzi w internecie i stamtąd się dowiaduje. Kiedy nie było takiego wpływu środków na świadomość dzieci i młodzieży, to oni się dużo dowiadywali od rodziców, od dziadków, od wujków. A teraz chcąc, nie chcąc nawet, znaczy nie chcąc byśmy nawet powiedzieli, bo myślę, że większość rodziców nie chce, żeby te wiadomości docierały do ludzi, ale one dochodzą. No, mamy takie społeczeństwo i jesteśmy może dopiero na progu takiego uczenia się, jak tłumaczyć młodym czy dzieciom, że no nie wszystko, co mówi internet, jest tak, jakie ma być i że troszeczkę to nie jest tak, że dom jest hotelem, który ma was tylko wykarmić, że chcemy wam też przekazać pewne wartości, więc absolutnie się z tym zgadzam, że rodzina z rodziną, tak to funkcjonuje też w państwach zachodnich, tak to funkcjonuje w miejscach, gdzie po prostu chrześcijaństwo jest mniejszością, że większość czy prawie wszystkie wartości przekazuje się w domu. To my to mamy w tradycji narodowej, przecież te 150, 123 lata podległości zaborów, to był właśnie taki okres, w którym szkoła służyła wynaradawianiu, wojsko
To samo, jak ktoś poszedł do jakiejś pracy, to też tam trzeba mówić po niemiecku albo po rosyjsku. No i domy były tą rodzinne, rodziny były tym azylem, gdzie żyła prawdziwa Polska. No i gdzie na ten jeden krótki moment, 24 grudnia, ta Polska XVII-wieczna, pełna polonezów, z jakiejś wielkiej, wielkiej tradycji odżywała i potem to pamięć tego niosła się przez pokolenia. No, chociażby kwestia tego talerza, prawda, który tylko w polskiej kulturze istnieje. Pusty talerz dla wędrowca. Nie no, w ogóle kwestia Wigilii jest tak bardzo polska, że ja pamiętam pierwszy pobyt w czasie studiów w Rzymie, pobyt na parafii, kiedy w Wigilię po prostu zjedliśmy pizzę i poszliśmy dalej spowiadać. Płakać mi się nawet chciało, bo sobie myślę, Boże, no co to za Wigilia bez naszej tradycji. No oni mają bardziej tradycję obiadu bożonarodzeniowego. Potem spotkałem jedną Polkę, która mówi, że woli umierać z głodu w Polsce, ale z tradycją, niż bez tradycji na Zachodzie. Że są to mocne bodźce. Oczywiście się można do tego przyzwyczaić, ale są to bardzo mocne, pozytywne obrazy. I pod tym względem wydaje się, że tak jak, że Wigilia to jest bardzo dobra rzecz, taka nasza, tak samo jak choćby święcenie pokarów, Wielkanoc, że warto to zachowywać, bo jednak jakby tożsamość narodowa, czy tożsamość Kościoła, tożsamość wiary, ona ma związek z tradycjami, no absolutnie ma związek, to nie ma dwóch zdań, no i od nas po prostu zależy, tak jak od nas zależy, czy dzieci będą mówić po polsku, czy nie po polsku, tak od nas też zależy, czy pewne rzeczy przekażemy w domu i wytłumaczymy może. Może to, co było oczywiste kiedyś, że nie trzeba było tłumaczyć, może teraz trzeba bardziej tłumaczyć w domu. No i też prosić czy księży, czy może też to jest nasza zadanie Kościoła, żeby pewne rzeczy tłumaczyć, które wydają się po prostu, czy wydawały się oczywiste. Z tymi księżmi to jest kiepsko, bo jest coraz mniej księży. Są takie parafie, pan trafił akurat na takiego księdza, co zawsze uważam od wielu lat, że nas jest bardzo dużo. Jeszcze nigdy w historii Polski nie było tylu księży i statystyka tu jest nieubłagana. To znaczy w sensie takim, że na jednego praktykującego katolika księży jest coraz więcej. Nie? To jakby problemem jest, byśmy powiedzieli, że jest coraz mniej ludzi, ale nie, że coraz jest mniej księży, więc tu bym był za matematyką. Zmniejsza się liczba praktykujących katolików w Polsce. Ostatnio mówisz, że to jest około 40% osób, które świadomie bierze udział w przeżywa uroczystości religijne, o tak to powiedzmy, chociaż cały czas 90% Polaków ponad to są katolicy kulturowi. Jest coś takiego jak kulturowy katolicyzm, który... Tak, ja myślę, że my jesteśmy w ogóle kulturowymi kierowcami tak samo. Nie do końca się przejmujemy przepisami, czy kulturowymi po prostu pracownikami. Jest coś takiego, natomiast z tymi badaniami problem jest taki, że to się mierzy w daną niedzielę, że na przykład w daną niedzielę 40%, czy 25%, 30% było w kościele, ale prawda jest taka, że niektórzy chodzą co dwie niedziele, a niektórzy raz na przykład w miesiącu, także jakby tak zrobił badania, ilu chodzi przynajmniej raz na rok, no to rzeczywiście to jest procentów trochę więcej. Natomiast no jest coś takiego, że pewni ludzie no, pewne rzeczy przyjmujemy kulturowo, przyjmujemy jakieś rzeczy, które są, ale nie wchodzimy jakby głębiej w to. Więc no to tak było, jest, można powiedzieć, i będzie. I zaskakujące, jak się robi badania, to się okazuje, że w latach 60. czy 50. to być może nawet mniej ludzi chodziło do kościoła niż dzisiaj. Więc to jest bardzo ciekawe, że to nie jest tak, że po prostu jest, no jest inaczej, ale nie jest tak, że jest bardzo źle. No też myślę, że po tym okresie, kiedy państwo komunistyczne zwalczało Kościół katolicki, prześladowało księży, aresztowało, wysyłało różnego rodzaju agentów i tak dalej, no to jest moment, w którym można się odbudować i odetchnąć. Mamy trudne czasy, no nie ma co ukrywać. Tak, wojna za granicą, czegoś takiego nie było. Tysiące ludzi, miliony ucieka, codziennie giną przecież Ukraińcy pod bombami, rakietami na Bliskim Wschodzie. Można powiedzieć, Armagedon, wojna straszliwa w swoich konsekwencjach. I wydawałoby się, że w takich sytuacjach jak trwoga, to do Boga, że więcej ludzi powinno zastanowić się, że może to moje życie nie jest takie stałe. Może to nie jest tak, że jak mam ten mieszkanie, dwa mieszkania, samochód i willę, to już tak będzie do końca świata, tylko nagle może się zakończyć.
A może pan, nie myśli pan redaktor, że to jest właśnie na odwrót? To znaczy, jak trwoga, to do Boga i to jest bardzo dobrze, bo zawsze jak dziecko zaczyna cierpieć, to powinno wracać do rodziców, jak go coś boli i dlatego po prostu ludzie odchodzą, że nam jest bardzo dobrze. Nigdy jeszcze w tej sytuacji w historii polskiej chyba nie było tak dobrze jak teraz i w czasie II wojny światowej tyle ludzi nie odeszło od kościoła, co po 89 roku. Nie dlatego, że po prostu jest nam bardzo źle, tylko jest nam mega dobrze. Naprawdę, no, jest wolność. Słyszymy oczywiście o wojnie, ale są za granicą. Słyszymy o uchodźcach, ale jakoś nam generalnie nie przeszkadzają. Mamy pracę, możemy się dorobić. No, ci z nas, którzy są starsi, widzą, że ten skok, który jest od 30 lat, jest, no, jest widzialny. Jeździmy po Europie i nie mamy się absolutnie czego wstydzić. Sklepów po prostu, czy samochodów, czy sposobu życia. Możemy powiedzieć, jest nam dobrze i może dlatego jest nam Pan Bóg coraz mniej potrzebny, bo nam jest po prostu dobrze. I to jest taka szansa, że w Polsce święta Bożego Narodzenia będą takimi świętami supermarketowo-zakupowymi, a nie takimi świętami rodzinno-religijnymi? To znaczy, no, handel jest handlem. No to widzimy już od wielu lat, że przecież tak naprawdę kolędy powinno się śpiewać dopiero po pasterce. Natomiast no, przeszło mocno to w kulturę, w handel jakby w taki, więc no, trudno z tym jakoś walczyć. Nawet szopka na placu Świętego Piotra jest ustawiana w adwencie, już nie mówiąc o jakichś jarmarkach świątecznych po prostu w innych krajach. Natomiast z jednej strony to jest taki, można powiedzieć, całe przedsiębiorstwo, ale z drugiej strony wydaje mi się, że bardzo jednak wielu ludzi tęskni za właśnie tym domem, za wigilijnym stolem, za tą życzliwością i potem jak już się te wszystkie prezenty nakupuje, po prostu porozda, to jest taki moment, że chce się być ze sobą blisko i ja wierzę gorąco w to, że to pragnienie bliskości, pragnienie życzliwości, pragnienie rodziny zostanie nawet w tych rodzinach, które będą się deklarowały jako niewierzące. To jest zbyt mocne ludzkie święto, żeby od niego po prostu uciec. A jak ksiądz traktuje takie cukierkowo-powierzchowne wigilie dla biednych, że organizujemy, proszę bardzo, jesteśmy dobrym panem, dobrą panią i tutaj fundujemy wigilię tym, którzy są biedni albo samotni, a przecież... No, Pan Jezus powiedział, żeby nie sądzić, a nie będziecie sądzeni, więc na pewno tego nie będę osądzał. Ci, którzy to organizują, no to już... Ale jest tam autentyczne dobro. Czy można się tam dopatrzyć autentycznego dobra? No, autentyczne dobro zawsze będzie. No, wie Pan co, dać nawet komuś raz na rok coś dobrego, to jest dobra rzecz. No, lepiej może dać raz na rok, niż w ogóle nie dać. Wszyscy wiemy doskonale, że lepsza jest pomoc jakby długofalowa, czy bycie z tymi ludźmi. Jest kwestia tego, czy to ktoś robi na pokaz, czy nie na pokaz. Jezus mówi w Ewangelii, że już odebrali swoją nagrodę ci, którzy to robią na pokaz, ale nie krytykuje tego. Mówi, no owszem, uzyskali poklask ludzki, można w sposób inny. Więc wydaje się, że jakikolwiek sposób pomocy innym ludziom, to ja bym się jakby nie szukiwał w tym złośliwości. Pan Bóg już ich osądzi, czy osądzi ludzi, natomiast cokolwiek zrobimy dla drugiego człowieka, to jest krok w stronę miłości. To jest krok w stronę miłości. Jest takie powiedzenie, że zrobić coś po katolicku. Nie wiem, czy ktoś... to widzę, że to nie wiem, czy w Krakowie tego takiego powiedzenia nie ma, ale... Okej, prostu... ale to ja, moi lewicowi znajomi byli bardzo zdumieni, kiedy tego użyłem, w znaczeniu zróbmy tak, żeby było zrobione i żeby nie przypisywać sobie wielkiej chwały z tego tytułu. A, no to jest nie wystawiać się, że o, proszę, tak, jesteśmy dobrzy. Nie, to po prostu To jest, warto by takie powiedzenie rozpowszechniać i mówić, żebyśmy robili po katolicku. To z II wojny światowej, do wspomnienia jednych z twórców tej organizacji pomocowych dla Żydów przede wszystkim. Boże Narodzenie 2023 rok. Ksiądz sam powiedział, że nigdy tak dobrze w Polsce nie było jak teraz. I co? I w związku z tym zmiany kulturowe są nieuniknione w naszym kraju. Czemu? Ja bym zawalczył jednak. Czemu mamy się poddać temu, co poddał się Zachód? Przecież mamy tysiącletnią tradycję. Nasi ojcowie potrafili stracić niepodległość, ale nigdy nie stracili ani wiary, ani mowy. Ja bym jednak troszkę zawalczył. Nie w sensie oczywiście, żeby wsadzać do więzień tych, co inaczej myślą. Ale z takim polskim po prostu przytupem, dumą i przekorą powiedzieć, że no spróbujemy, czemu nie? Przecież to jest taka wartość chrześcijaństwa.
taką wartością ma niesamowita Ewangelia i tyle dała w naszej kulturze i naszemu narodowi dobra, że my potrafimy być i bogaci katolicy, potrafimy być wolni katolicy, potrafimy po prostu być otwarci na innych i katolicy. Bym się z tym nie poddawał. Co będzie, to będzie. Bo i Pan Jezus po 3 latach działalności wcale nie przekonał większość swoich rodaków, więc tu bym na pewno nie wpadał w jakiś pesymizm. Natomiast spróbował z taką... Nie składać jeszcze tarczy. Czemu mamy się poddawać? Jeśli my przez 40 lat w Polsce ciągle wierzymy w piłkę nożną, pomimo sukcesów naszych piłkarzy, to tym bardziej powinniśmy uwierzyć po prostu w Ewangelię, no pomimo właśnie różnych porażek. Spróbujmy, proszę Państwa, a nuż się uda, o czym przekonuje ksiądz dr Wojciech Węgrzyniak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Bardzo pięknie dziękujemy za tą świąteczną, bożonarodzeniową rozmowę. Również dziękuję i pozdrawiam serdecznie i życzę tej bliskości z Bogiem, która stała się od 2000 lat. Szczęść Boże wszystkim. Pięknie dziękujemy. Tyle, proszę Państwa, w tej...